Niesamowita obrona pasa. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że ludzie mówią, że to profesorska. No ja tak w walce do końca tego nie czułem, bo czułem, że Maciek jest twardy. Przyjmował moje ciosy i na początku nie widziałem, nie widziałem po nim żadnej reakcji. I też w tej stójce był taki właśnie luźny. Zawsze zawodnicy, którzy nie napinają się, tylko biją z luzu, są groźni. Więc cieszę się, że na tle tak dobrego zawodnika można nazwać to jakąś profesurą. Teraz po walce możesz powiedzieć, jaki był game plan, czy szukałeś właśnie od początku w planie nokautu poddania, czy byłeś gotowy na to, że może być to ciężki pięciorundowy bój? Byłem gotowy na to, że może być to ciężki pięciorundowy bój, zawsze jestem na to gotowy, zawsze jestem gotowy na pięć rund i lubię, jak jest pięć rund, bo tak naprawdę zawsze od tej czwartej rundy zaczynam się rozkręcać, kiedy gość zaczyna puchnąć, to ja wtedy wręcz w drugą stronę, więc lubię ten dystans, ale bardziej spodziewałem się, że to będzie druga runda TKO. Akurat była druga runda poddanie, ale czułem, że to będzie, że w drugiej rundzie załatwię sprawę. Analizując twój pojedynek z Maciejem przed tą walką i zastanawiając się, jak on będzie wyglądał, pokusiłem się o stwierdzenie, że będzie to dla ciebie taki prawdziwy test kolejny w stójce i zdałeś go, że tak powiem, na piątkę. Czy czujesz, że właśnie Maciek był takim papierkiem lakmusowym dla ciebie? No na pewno. On przede wszystkim wiedziałem, że jest dobry w stójce. Kto by tam nie mówił o jego zapasach, to wiedziałem, że największe zagrożenie, jakie może mi sprawić, to właśnie w tej stójce i tym bardziej chciałem udowodnić. Właśnie jak spotkałem przed galą pana Andrzeja Janisza, powiedziałem, bo on zasugerował, że pewnie będę sprowadzał, ale powiedziałem, nie, będę się bił w stójce, że chcę udowodnić, a on powiedział, że ja nie mam udowadniać, tylko jestem mistrzem, mam obronić pas. A ja powiedziałem, nie, ja w stójce będę się bił. Miałem to w głowie i z tego względu, że lubię się bić w stójce, lubię tam dominować, no ale też z tego względu, że Maciek mówił w trailerze, że mam schematyczną stójkę, tam powiedział kilka takich słów właśnie, których nie musiał powiedzieć i tym bardziej myślałem, dobra, to ja pokażę w tej stójce, że jestem lepszy. Marian, znowu był mały problem z dobiciem rywala, gdzieś tam odpuściłeś ten moment, chyba drugi raz z rzędu, w czym jest problem? Myślę, że problem jest, nie ma tu problemu, po prostu no, nigdy nie chcę robić krzywdy. Widziałem już, jak już, bo tam kilka razy się chwiał, muszę to obejrzeć, bo emocje były i cały czas tak do końca nie pamiętam, jak to wyglądało, ale widziałem, że tam kilka razy się chwiał, nie wiem, czy był wcześniej już knockdown, ale jak już ten padł tak finalnie, no to widziałem, że kurde, on już jest poza walką, że już go mam i pierwsza taka moja myśl, no to Po co dalej mu robić krzywdę? Nie chciałem tego i trochę żałuję, że w tym dosiadzie musiałem te łokcie zacząć się wsadzać. Nie chciałem mu żadnej krzywdy zrobić i cieszę się, że właśnie walka skończyła się przez podanie, a nie przez jakiś tam knockout, że odpłynął, bo on jest 3 lata ode mnie młodszy i za 3-4 lata będzie na takim poziomie, że spokojnie może sięgnąć o pas i chciałem oszczędzić rozbijanie, no bo kurde, trzeba się gdzieś tam szanować. Byłeś trafiony w tej walce jakimś mocnym ciosem? Mocnym nie, ale gdzieś chyba mnie trafił. Tak do końca, no nie wiem, na twarzy chyba nic nie mam, więc wydaje mi się, że coś tam było, ale, nie takie, żebym pomyślał, o kurde, że są problemy. Widziałem też, że dobrze funkcjonował blok przed high kickami. To jakaś szczególna technika, którą przygotowałeś na treningach przed tymi jego kopnięciami? Trenowaliśmy to. Trener Robert Jocz cały czas mi to jak mantrę wbijał i kopnięcia na łydę i kopnięcia właśnie na głowę i na średni poziom. Ale też muszę przyznać, że jakoś stosunkowo od zawsze, odkąd zacząłem trenować, zawsze dobrze blokowałem kopnięcia. Zawsze jakoś umiałem i zdążyć z odsunięciem nogi, czy nabić, czy właśnie dobrze blokować na tułów czy na głowę, więc to akurat było jakąś tam moją domeną, ale oczywiście to szlifowaliśmy, no bo nigdy nie można spojrzeć na laurach, nigdy nie można pomyśleć, że już ma się coś świetnie wyrobione i trenowaliśmy to. No, miałem też fajnego gościa, Daniela Kolaksińskiego, świetnego gościa strójkowego, który bardzo dużo kopał, cholernie szybko i jeszcze zmieniał pozycję raz z Majkuta, raz z normalnej pozycji, zasypywał mnie kopnięciami. Jak robiłem z takim gościem cały czas, no to naprawdę spodziewałem się niespodziewanych kopnięć. Czymkolwiek zostałeś dzisiaj zaskoczony przez przeciwnika? Nie zaskoczył mnie niczym.
Mniej więcej wszystkiego się spodziewałem, to co było, to było. Nie spodziewałem się, że będzie tak twardy. Naprawdę kilka razy doszły takie ciosy, że normalnie czułem, że goście by padali, a on dalej się bił. Jeszcze jak upadł ten finalny, to jeszcze dalej chciał walczyć. I on by się bił do samego końca, więc to na pewno twardość. To już drugi taki gość, bo wcześniej Roman Szymański też do samego końca by walczył. Przed walką w trailerze wspominałeś, że twoje życie to była istna sinusoida oraz, że bardzo dziękujesz Bogu za to, co przeżyłeś. Powiedz, jak to się przekłada na kwestię mentalną podczas treningów i podczas też samej walki na twoją głowę? To się w ogóle przekłada na całe życie. Jestem przyzwyczajony już do tego, że mogę być na szczycie, a potem znowu na dole i trzeba się z tym liczyć, bo kurde, no życie jest takie, że no, tak jak mówisz, właśnie ta sinusoida, nigdy nie wiadomo co będzie, trzeba być na wszystko przygotowany i nic, myślę, że to umacnia. Wiadomo, są różne psychiki, różne predyspozycje ludzie mają w głowie, niektórych to łamie, jak coś się nie idzie, a ja jestem takim gościem, gdzie traktuję to jako naukę. Wiadomo, jakbym dwie czy trzy walki z rzędu przegrywał przez ciężkie nokauty, no to nie wiem, czy można z tego jakąś już naukę, chyba taką, żebym powiedział, dobra, koniec z tym. Ale póki nie stała mi się nigdy jakaś większa krzywda, póki te walki były też takie, że mogłem coś jeszcze siebie więcej dać, to tak, cały czas nauka. Człowiek się uczy całe życie i to jest, jestem najlepszym tego przykładem. Patrząc na kolejkę zawodników z twojej dywizji kategorii wagowej, kto twoim zdaniem jest kolejny? Gdzieś tam cały czas mówiło się o Borysie Mankowskim. Wiemy o tym, że on leczy teraz ciężką kontuzję i gdzieś tam nie będzie się śpieszył. Jak ty to widzisz? Powiem tak, chciałbym troszeczkę odpocząć, chwilę mieć czasu dla siebie, też te prawo jazdy robię w końcu, więc no jest kilka takich rzeczy, że chciałbym troszeczkę chwilę odpocząć i myślę, że fajnie byłoby, wiadomo, to wszystko zależy od organizatorów, Maćka, Martina, którym jestem w ogóle cholernie wdzięczny i też mózg operacji, czyli Wojsław Rysiewski, to od niego zależy, nie chcę tam sam sobie wybierać terminów, ale najbardziej myślę, że październik byłoby fajnie obronić ten, starać się bronić tego pasa. No i myślę, że Borys Majkowski to jest ten gość. Ma tą kontuzję, jestem w stanie na niego poczekać. Niech się zaleczy, niech czuje, że jest w pełni siły, niech czuje, że jest w takiej formie, że może mi zabrać ten pas. I myślę, że z nim. A z tego względu, że jest naprawdę legendą. Tak jak już powiedziałem, kiedy on bił się z Marcinem Heldem, to ja dopiero zaczynałem trenować. Myślałem sobie, jaki to jest mocny gość. Właśnie na takich nazwiskach one mnie motywowały, żeby piąć się do góry, więc fajnie byłoby, to było takie naprawdę super jakieś mini zwieńczenie, bo tak naprawdę ja dopiero się rozkręcam, jeszcze wiele lat będę chciał się bić na najwyższym poziomie i myślę, że na ten moment fajnie byłoby z Borysem, tym bardziej właśnie, że kurde, do znudzenia, że Borys mówił, że nie wiem, czy widzieliście to, że walka będzie wyglądała tak, że ja będę uciekał, Maciek będzie mnie gonił. No to wykorzystam ten motyw. Borys, nie uciekaj przede mną, jedziemy, wylecz się i robimy to. Marian, mentalnie co było trudniejsze? Zdobycie tego pasa czy obrona tego pasa? Przed którą walką czułeś takie większe obciążenie psychiczne? Jedno i drugie. W jednym i drugim, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, po walce z Szymańskim, czułem, że nie mogę tego przegrać, bo jakbym przegrał znowu, kurde, tak, przegrałem z Szymańskim na Fenie o pas, przegrałem z Rembeckim na Fenie o pas, przegrałem z Mateuszem Gorotem o pas. Jakbym znowu czwarty raz przegrał tą walkę o pas, jeszcze drugi raz tym samym gościem, to czułbym się jak wielki przegrany, największy przegrany w polskim MMA. No aż frajersko, no ale głupio bym się czuł, naprawdę. Więc cholerna była tam presja, to była naprawdę duża presja. No i jeszcze też Romek po ważeniu też zaczął jakieś tam teksty gadać, które też jeszcze bardziej mnie zmotywowały. A kurde, ci goście myślą, że jak będą jakieś takie teksty mówić, to czy ja się przestraszę, czy ja się, nie wiem, jakoś zamknę w sobie. Właśnie to mnie motywuje. Im więcej we mnie agresji wywołają, tym będzie dla mnie to jest jeszcze lepiej. Bo ja nieraz mam tak w walce, że szukam sensu kogoś, żeby pobić. Naprawdę, z Kleberem tak miałem, że tak, kurde, on był w porządku gościem i tak czułem, kurwa, tak, no nieważne, no, na pewno nie dlatego przegrałem. Więc jak goście mnie prowokują, to tym lepiej. Jakie było jeszcze dodatkowe pytanie? Bo jeszcze coś chciałem powiedzieć.
Ale nie wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Kurde. Presji. Już wiem. I teraz, a w tej walce też była presja, no bo z kolei widziałem, że na papierze, jak już to tam się 30 razy powtarzałem, czułem, że jestem levelem wyżej, dużo wyżej od Maćka. Oczywiście nic mu nie ujmując, ale kurde, to była jego 9. walka, a moja 30. Biłem się naprawdę z wieloma mocnymi gościami i czułem, że jestem na innym lewerze, więc jakbym to przegrał, to bym to cholerny krok w tył zrobił, cholerny. I to też była wielka, wielka presja. Raczej nie miałem presji z tym, że mam ten pas i muszę go obronić i udowadniać. Bardziej chodziło mi po prostu o konkretnego gościa. Wiem, że kolejna gala będzie już w innym miejscu w końcu, w Gdańsku. To daje trochę nadzieję na publiczność. Jak przyjmujesz te wiadomości? Fajnie, nie widziałem, tak? Już ta walka z tym, z tą kurde waleczką Pudziana i Jurasa. Ale to będą jaja, co? No ale będą. A jak ty na to patrzysz? Bo obaj trenują w WCA, widzisz ich na co dzień i to nie jest trochę dziwne, że zostali razem zestawieni? Dziwne, naprawdę dziwne, ale z drugiej strony chcę to na pewno, no i na pewno będę chciał to zobaczyć i to chyba o to w tym chodzi, że człowiek będzie chciał to zobaczyć. Czy można powiedzieć, że razem trenują? Jak jest Pudzian, to nie ma Jurasa. Jak jest Juras, to nie ma Pudziana. Choć ostatnio była sytuacja, że byli jeden i drugi na spanigach i już wiedzieli, że ze sobą walczą. Więc to było takie dosyć dziwne. No i jeszcze to, co powiedziałeś, fajnie, że gala jest tak w Gdańsku, w Ergo Arenie, tak? Nie, w teatrze. W teatrze. Okej. Okay. Ale będą kibice już? Nie ogłoszone, ale okay. Skoro nie będzie w Łodzi, no to można przypuszczać, że taka nadzieja jest. No okej. Powiem tak, no mi się podoba to, że kurde, ja w klapkę z pokoju wychodzę, z łóżka wstaję i idę się bić, więc to mi się cholernie podoba. Mało jest aktywności, które męczą zawodników, ale z drugiej strony cholera, brakuje tych kibiców, brakuje tego i na pewno najbardziej to też odczuwam, jak na przykład oglądam KSW w telewizji, czy oglądam mecze piłkarskie w telewizji. Jak to się czuje? No jest, kurde, no naprawdę to umniejsza widowisku, więc fajnie, żeby ci kibice wrócili, żeby już to wróciło do normy. Ostatnio do walki zagrzewał cię Jeremy Pearl Jamu, dzisiaj Lunge Act Nirwany. Skąd ten wybór i też jakie są twoje emocje podczas tego wyjścia do klatki? Zawsze wybieram, jak już do znudzenia mówiłem, rockowe piosenki, bo one mnie napędzają. Kurde, uwielbiam tą muzykę, ona jest najbliżej mojej duszy. No i Nirvana, no zajebiste, no kurde. I ta pioseneczka, jak się tam rozkręca, to jest, no kurde, marzyłem o tym, żeby przy niej wyjść. Ostatnio miałem przy niej wyjść, ale właśnie była ta akcja z Pearl Jamem, na ostatnią chwilę odkryłem tą piosenkę i mnie oczarowała, więc ona wjechała, ale przełożyłem ją na teraz, ale mam już kolejną kolejną waleczkę, już fajną też, zajebistą. Możesz zdradzić? No dobra, zespół Alice in Chain. Okej. Okay. Coś jeszcze? Gratulujemy i dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję za... Kolejny odpoczynku. Tak, dziękuję za wywiady, dziękuję swoim sponsorom, dziękuję MyMMA za wykonanie stroju, świetnie się w nich walczyło. No i co, swoim bliskim osobom, to na pewno. Mam kilka tych bliskich osób, nie jest ich dużo, ale oni są przy mnie i wiem, że czy będę przegrywał, czy wygrywał, to będą zawsze ze mną i to dla mnie bardzo się liczy. Dziękuję Bogu za tą drogę. Na razie wygrywam i jestem wdzięczny, ale jeśli będę zawsze przegrywać, to w dupie to mam. Taka ma być moja droga i przyjmę to po męsku. Najważniejsze, że to wiara mi dużo daje i to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. I na pewno jeszcze dziękuję swoim kibicom, bo na przestrzeni ostatnich lat zobaczyłem, że ich mam, że naprawdę tam ludzie darzą mnie sympatią i to jest też dla mnie ważne, bo wiadomo, robi się to dla siebie, gdzieś tam dla kasy, dla jakichś emocji, ale też dla ludzi, dla innych ludzi, więc oczywiście dla tych dobrych.